aby wszystko było w porządku, więc za chwilę zaczynamy. No nie będzie łatwo, widzę, wejść do spotkania. To nie jest stadion Przewodniczącego, miejsce kameralne, kibiców, no i poglądamy, jak sobie lider w tych warunkach poradzi. No ale też pamiętajmy, że Puszcza też ma problemy z przegrywaniem w tym sezonie. Tak, możemy, już, jedziemy. Pozycja w lidze. Jest gotowy, wojsko gotowe. Zimdejka, jeden na jeden. Ja to przytyłem do bramki. Mocno tam pracuje obrońców, także no. Przy dobrej pracy, myślę, że jeśli będzie, myślę, że tutaj mamy szansę na niedalekiej przyszłości zobaczyć. Bardzo ciekawe. Dzikosz. Też początek sezonu. Trzecia kolejka, kontuzja. Nie grał w 6 meczach. Jeden doświadczony gracz, też były Wiślak. To na jednej stronie z Boguskim dzisiaj. Kilku lat zasiedział się. Puści tutaj Hanosek, ale gra kombinacyjna przez środek. Próbują teraz rozegrać tą akcję. Widzę, w Jacy prostopadła piłka, ładnie włączył się Stępiński. Stępiński do końcowej linii, przeciągnął to dośrodkowanie, trochę za późno zaatakował teraz Paweł Zieliński. Tak, myślę, żeby Paweł wcześniej ruszył, to z tym jestem. Ale to był w meczu towarzyskim. A w meczu Fortuna pierwszej lidze 0-0 i 1-0 dla Puszcza, więc widzę, jeszcze bramki Puszczy nie strzelił. Dziakan! Dobre. Specyficzny klimat. Gdyby jeszcze tutaj za tą siatką chodziły żubry. Dośrodkowanie, pewna interwencja Grąbla. Dobrze, Grąbel. 8 meczów, 5-0 zagrał Grąbel. Ciekawe, czy bije rekord poprzedniego sezonu. 23 spytkowy. Naprawdę. Mamy 3 na 4. Bodarczyk wjeżdża w pole karne. Lewa noga, Bodarczyk! Dobra interwencja Krystiana Nowaka. Teraz śmielej atakują gospodarze. Ładnie letnią Ciszot wejdzie w prowadzie Zielińskiego. Zieliński! Świetnie chciał to zrobić, jeszcze Guzdek! Naprawdę było widać, jak biega pole karne, wyszuka zakresny ciągnik, żeby to uderzyć po dalszym narodniku, ale... Znowu gdzieś piłka wpita. Guzdek jest. Rzut rożny, Nowak i Czakan. Obaj się mylą. Wolim siebie, 4 tylko na wyjeździe z 22. Ale świetnie się tu Letniowski składał. To chyba za mocno piłka poszła w kosz, tak pewnie to znowu w pozostałych fragmentach. Dośrodkowanie, dochodząca piłka, popatrzmy, nie ma strzału na bramkę. Świetnie tam wyblokowani ci najwyżsi zawodnicy przez graczy Widzewa. Jeszcze Cikosz. Pracuje, żeby tego Paulę trzymał. Teraz Letniowski uruchomił. To jest kartka dla Dykiatniewa. Ograny gracz na poziomie ekstraklasy. Do 31 grudnia 2021 roku. A teraz mocna strzała. Dobitka Guzka, ale tutaj gospodarzy. Aktywniej, ostaw się szereg, Włodar! Marce! Jest strzał zza pola karnego i powiem szczerze, jeszcze zza pola karnego. Zespół Puszczy bramki w tym sezonie strzeli. Wszystkie kole, które zdobył. Lewniowski, krótko, Hanosek, będzie próba prostopadłej piłki, tam szukał Danielaka, ale się nie udało. Zawraca do Letniowskiego, Letniowski podciął piłkę, Nowak! I jeszcze się zderzyli głowami, rozpisze strzały jednego i drugiego. Totalnie to wygląda, bo od razu krew się zaczęła lać. 1-0 dla Widzewa, tylko pytanie, co dalej z Nowakiem. Nowak tam uderzenie, ale tam obrońca chyba się pozbiera, natomiast widzimy, że poszli głowa w głowę. Oczywiście w piłkę trafił Nowak. Tutaj delikatny,
świetnie też daje w życiu tą piłkę. To jest pierwszy gol Nowaka w tym sezonie w Barwach Widzewa Łódź. Popracował właśnie Letniowski, pozwolił zagranie Michalski, Hanousek pomógł, jest Danielak, Danielak pokazywał się, Kuzdek biegł na pierwszy słupek, Danielak sam, nie wiem, czy to było szarpowanie, czy to było uderzenie, ale ta piłka mówi, Aptyka zdążył tą akcję przerwać, już zagranie Guzdi, wracamy, wracamy, Guzdi! Ciakane, Ciakane, popatrzmy, bardzo ładny tutaj dribbling, ładna akcja, tylko grupa Rząba nie da się skoczyć. Chyba najlepsza akcja. Zawężyli piłkarze puszczy. Piński ładnie to zrobił. Piński od razu uderzył. Zablokowany ten strzał przez Aptykę. Jeszcze Michalski. Trudniej się utrzymać tu piłce, ale robi to Kobusiński. Jednak strata, jeszcze fauluje. Ale puszczy to arbiter. No i gramy dalej. Popatrzmy, co się wydarzy. Włodarczyk przekłada piłkę. Włodarczyk czeka. Nie chciał iść rybnik. Czeka. To już bliżej! To już jest zmarnowana akcja. Teraz Hanousek, czterech zagrał, pięciu, Widzewa popatrzył, rozprowadził piłkę, dopiero teraz Guzdek, on już go przyłożył, Guzdek! W ostatniej chwili, ja już tą piłkę widziałem w bramce, w ostatniej chwili zablokowany to przez chyba, nie wiem, ale wydawało się, że to jest chyba zagrał poprzednie, ale w piłkę, na pewno w piłkę. Rozpad na pograniczu, powiem szczerze. Teraz jest Danielak! Ale uderzenie! Ale już mocno uderzył! Jak wraca do bramki, to Kuba Wrobel daje naprawdę spokój, ale tutaj widać, że piłkarze puszczy nie. Włodarczyk, 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 kapitanie! Wrobel, to jest man of the match. Nie Letniowski, który dograł tą piłkę. Oj, taka, co tu się dzieje? Kobusiński chce się odwrócić. Czekam! W ostatniej chwili ktoś mu tą piłkę strzątnął. Jeszcze teraz na siłę wybiegł Wieparzyna i mamy okazję. Tomczyk, Tomczyk i Kladnik. Tomczyk może wygrać ten pojedynek. Tomczyk biegnie. Tomczyk 2-0! Nie ma gola! Jak on tego nie trafił? Ale mamy zupełny! Ale tu Kladek. Ale mamy zupełny. Jeszcze przerwał kartkę dla Kladnika. No tak, wchodził na czystą pozycję, jeśli rzeczywiście faulował. Ale wreszcie pokazał się w swoim stylu, bo żeby nie zmarł tą przygrodną strzał, ale tutaj chyba na nogi Kladnika. Dopiero wyszedł za płot, który jest bardzo blisko boiska. Tomczyk, czy zrobi swoją robotę? Tomczyk! Broni kapitania, to bitka! Jeszcze super trafił w tej sytuacji Kun, ale teraz jeszcze raz Tomczyk podniesiona w górę gorąbietka. Ale to już jest chyba sytuacja, która niewiele pomoże puszczy. Jeszcze do końcowej linii, powinien Hanousek to przerwać. Górski, zabrana piłka. I koniec! Koniec tego meczu! Mogło być 2-0, mogło być kilkadziesiąt sekund temu już po spotkaniu, ale nie wykorzystał sytuacji wchodzący z ławki rezerwowej Tomczyk. Ale widzę, po pierwsze, strzelił bramkę w konfrontacji z Puszczą i wygrywa na tym bardzo trudnym terenie.